Kochani, kochane, witam was na moim kanale Co ja patrzę. Ja jestem Kuba, niezmiennie. Wracamy na Podlaskie w Siedlcach. Ja tylko przypomnę o możliwości postawienia mi kawy, herbaty, koktajlu, czego sobie życzycie. A wszystkie linki jak zwykle w opisie. Pamiętamy również, że na moim kanale reklamy oglądamy, żadnych nie pomijamy, wszyscy razem. Ja już nie przedłużam tego wstępu i co, jak zwykle, lecimy z tym koksem. I moi drodzy, moje drogie, klasycznie, szmata na kolano udo, trochę pudru róż na ryj. A i słuchajcie, puder róż na ryj, to jest ikoniczny tekst tego kanału, więc no jak ktoś tego nie łapie, no to trudno. To jest to od ponad roku. Tak, moi drodzy, niedawno wybiła rocznica. Niedawno wybiła rocznica i myślałem, żeby zrobić coś specjalnego na ten moment, ale tak wyszło, że nie wyszło. Może coś jeszcze wykminię, ale no na ten moment... Tyle nowości, że po prostu no nie mam w co ręce włożyć. Chodź, 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 chodź. Mocniej masz trochę. O proszę, proszę. Przyprowadziłam dwie kozy, a mam cztery. Przypadek? Chodź, chodź. Skąd ty to masz? Nie sądzę. Od sąsiadki Gertrudy, bo wyjechała na dwa dni, musimy... Wydoić, widzę. Musicie pomóc mi wydoić, to bo im cycy zaraz pękną. Dobra, widzę, już po relaksie. Pomóc mi, dziecko. Jedź na wieś, mówili, odpoczniesz, mówili. Ja nie... No, zależy w jakim kontekście się na wieś pojedzie. Może jakaś agroturystyka, to się odpocznie, no ale cóż, to jest robota. Testuję, bo ja i tak z roboty do roboty, gorzej z księżniczką. Siostry, jak tutaj przyjadł, lubił się relaksować. Julka jako fizjoterapeutka stara się nami czasem tam zająć, no ale niestety nie za często się widzimy, więc dzisiaj Emilce się fuksnęło i Emilka była masowana. Czyli takie masaże z doskoku, no lepsze to niż nic, szczerze mówiąc myślę o tym. Ja już myślałem o tym rok temu. No, cały czas praca siedząca od, nie wiem, 12 lat i teraz jeszcze YouTube siedzący. Powodzenia dla moich pleców życzy firma Nie Łam Się. Dobra, dobra, idę po Michę. No, coś się przyda. Przymazuj cycki, będzie lepiej leciało. Serio. Ręko, żeby ode mnie nie zbiała. Chodź tu, maleńka. Doiłaś kiedyś? Doiłam, ale średnio mi szło, więc nie wiem, jak teraz będzie. A ty? Ja kiedyś karolinę pokazywała, ale kiedy to było? Czekaj, przytrzymasz ją w ten sposób, o tak. Wygląda znajomo ta koza. No to Penelopa. Naprawdę? No to co jej? Ona się urodziła, jak było minus 20 i uszy zamarzły. Spała ze mną w domu i odpadły później te końcówki. Penelopa jest moją kozą ze dawnej hodowli, którą ukryłam u Gertrudy. Kozy w moim życiu zajęły bardzo dużo miejsca. Na 30 dostałam swoją pierwszą kozę. Miałam kozę 8 lat. Doszło do momentu, kiedy chyba miałam 23. No ale później poszłam do pracy i nie było możliwości, żeby się obrządkami zajmować i rano, i wieczorem. Dlatego zrezygnowaliśmy z tej hodowli. Dobrze, Julka. Zaoferowana jest. Dobra, to może sera w końcu zrobię. I koziego? Koziego. Kto będzie miał zaszczyt jeść ten ser? No nie ja. Jak właśnie kiedyś ludzie przychodzili i się pytali, który najlepszy, to ja nie wiedziałam co powiedzieć, bo nigdy nie jadłam swojego sera. Kiedyś ktoś mi przyniósł stare mleko i mało się nie powiem co po nim i taki mi smak został, że sama swoich serów praktycznie nie próbowałam. Raz mnie Maksym tylko oszukał, że powiedział, że jak ja wypiję, to on wypije, on nie wypił, a ja wypiłam. I co będziemy robić z tym mlekiem? Propozycje? Malibu zróbmy. Albo kawę. Wypijecie? Jestem za Malibu. Bezalkoholowym. Tak. Ja się mogę napić, ale od dzisiaj piję czerną. Nie, idę robić kawę, serio. Ja mam opory, ale... Oj, machniemy, zobaczymy. Ej, naprawdę jest taka różnica? Bo ja to tylko... Wiecie, ja ser kozi to tylko z takich w plasterkach. Nigdy nie jadłem takiego wyrobu rzemieślniczego. W sumie ten w plasterkach mi smakuje, ja domyślam się, że nie jest to to samo. A mleko kozie to ja chyba nie piłem tak mleka koziego nigdy. Nie przypominam sobie przynajmniej. Chyba to już jest ten, don. To weźcie jeszcze tu drugą, machnijcie, jak już tak dobrze idzie. Doisz? Nie do spa. Tutaj? O, co robisz, Penelopa? Słuchajcie, bo to potrzeba rządzi życiem. Łapio! O, dobra. Dawaj, Michę. Nie idzie. Ty wolisz kozę dosiąść? Ej, a rozpuszczalną czy sypaną? O, co wy robicie? Sypaną. Sypaną. Zobacz, nasrała nam do spa. Nie gadaj. No, nie łaź, nie rozdeptuj. Kurde, tle do tchani. I to nie tak mało. O Jezu, ale małpy z was.
Kurde, i mężczała. Fuuu. Bierzecie to. Jezu. Tak to jest, mieszczuchy nająć. Kozy lubią koce piknikowe, ale się naprawdę dzisiaj zdenerwowałam, że one nie dopilnowały tej kozy, a to była ręczna robota, patchwork pani Hani, i nabombkowała i nas siusiała, a on wiele znaczył. To świnia, nie koza, świnia. Dobra, zostawiamy te kozy tutaj, tak? Tak! Matko, jak się zgrzało. Może nie uciekną. Ciężkie to życie na wsi. Zuzia? Tak? Weź może proszę przynieść te wiaderka do zrywania wiśni, co zawsze. Okej. Ja tak patrzę, że one tutaj, sporo ich jest, już dojrzałe są, to mogłybyśmy ruszyć z robotą dzisiaj, co? Dobrze. O, super. Znalazłaś od razu. Czyli to te. Tak, to te. To idź weź tam, pozbieraj. Trochę spróbujemy dzisiaj tak, wiesz, na ten, jakiś taki kompot. A później pomyślimy już, żeby to, wiesz, normalnie na... No nie wierzę, mamy wielki powrót tego sezonu. No widzicie, oni tutaj po prostu rzucają tymi bohaterkami. Nawet nie wiemy, czego się kiedy spodziewać, no. Soki. O, kto to przyjechał? Marcin. Ciekawe, co on tu robi. Cześć. Cześć, Magda. A ty co, na kawę? No możemy i na kawę. A! Jacek jest? Dzwoniłem do niego. Umówieni byliście? No dzwoniłem, no. Wiedział. Nie, nic nie mówił. A co tam trzeba? Znaczy ogólnie sprawy miałem, no ale to może przejdźmy do obory, to więcej mi wyjaśnię. Jak Jacka nie ma, muszę ogarniać te krowy. Nie jest to proste. Dla mnie szczególnie, dlatego że jestem dziewczyną z miasta. A test wam się kończy. Naprawdę? Tak. A to nie jeszcze parę lat? Nie. A test to jest tak jakby potwierdzenie spełnienia wymogów. Certyfikat jakości taki, tak, że mleko jest produkowane w dobrych warunkach, że to mleko bez problemu mogą spożywać ludzie po prostu. No to dobra, no to dobra, no to te pajęczyny, tamto, te okna to bym umyła, no bo bielić, no to już Jacek musi to zorganizować, no tak, bo ja tak, się tak, nie tak, znam, tak, tak. Bo to raczej, się tam coś miesza. Raczej takie męskie zajęcie. Tak. No wapno, woda tam jakieś. Jakie wapno? No to... Takie, wiesz, musujące? Nie. To jakie? Jacek będzie wiedział, on się zna na tym, no. Aha, Jacek będzie wiedział. No dobra, okej. Okay. Ale ja wietrzę podstęp, że jego nie ma, ty się umówiłeś i mycie okien w oborze, to dla kogo to jest zadanie? Dla niego? Czyli ty myślisz, że ja też biorę w tym podstępie udział? Tak, aha, właśnie myślę, że to jest solidarność. Solidarity. Jaj. Solidarity. Wolność, świeżość, solidarność jest kobietą. W ciągu dnia muszę dwa razy jechać do krów, nalać wodę, zobaczyć, co tam u nich słychać. No i tak pech chciał, że trafiło to na przyjazd Marcina. Jak myślisz, Zuzia, kto te okna będzie mył? Ja już się boję powiem. Powiem wam szczerze, że mycie okien to jest jedna z najgorszych czynności porządkowych, które istnieją na świecie, przynajmniej dla mnie. Obok zmywania naczyń, zmywarka stoi od miesiąca niezamontowana. Niedługo minie półtora miesiąca, właśnie tak to wygląda. Ale dobrze jest, fajnie jest. To jest właśnie ta jedna z tych najbardziej takich czynności przeze mnie znienawidzonych może nawet. Powiedzieć, żeby nie było potem. Ja myślę, Zuzia, że my musimy gdzieś czmychnąć i ojciec sam se umyje. Pan Marcin przyjdzie, powie, Jacek, musisz okna umyć tak ładnie jak w dojarce, Marcin. Zrobimy tak, nie ma problemu. Tak. No to dobrze. Ja myślę, że to było zaplanowane. To była pełna premedytacja, żeby on mi przekazał te wieści, a nie ty. Chodź, Wicia, idziemy Welwet zobaczyć. Będzie ją ciężko złapać może znowu. Tak jak wtedy, jak źrebaka urodziła, pamiętasz? Tak. To nam uciekała przez 10 dni. Welwet? Miękka jak aksamit? Łobuzica jedna. Ponieważ wystawiłam klacz ze źrebakiem na sprzedaż, poszłam dzisiaj rano sobie przejrzeć stado, zobaczyć, w jakiej kondycji jest klacz, ponieważ ostatnio stała w boksie i jadła siano, więc schudła.
ale myślę, że klienci się znajdą. No, jeden koń już został sprzedany, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Ktoś z was kupował kiedyś konia od Aldony? Jak jakość? Jak wszystkie właściwości? Chcę wiedzieć wszystko. Grzywa splątana kompletnie. Trzeba umyć, rozczesać. Słuchajcie, trzeba zrobić spa, bo inaczej to nie pójdzie, co nie, no. A nie wiem, co ona sobie wyobraża w ogóle. Nogi trzeba, całą ciebie trzeba wykąpać. Dobra, Wicia, idziemy, to już zaczyna padać chyba. To jaskółki sikają. Chodź, Wicia. Odstawimy ten taboret na zewnątrz. Słyszysz? A to chyba ktoś do nas jedzie tutaj. Czy będzie jakaś informacja na temat tego, czy Aldona posłała swojego syna na ten jeden dzień do przedszkola? Czy po prostu informacji już żadnej nie dostaniemy na ten temat? Dzień dobry! Dawnośmy się nie widziały. Oj, pani Aldona, zobaczyłyśmy ogłoszenie i przepraszamy, tak, że tak bez uprzedzenia. A proszę bardzo. Stwierdziłyśmy, że przyjedziemy, nie chciałyśmy się spóźnić, tak jak z ostatnim koniem, żeby nie był zdjęty z ogłoszenia. Klaudia i Natalia. A zaraz. Mamy interakcję. I to są te dziewczyny z poprzedniego sezonu, które do tej pory się nie pojawiły w tym sezonie. Słuchajcie, ja wiem, co oni robią. Oni robią nam multiversum. To jest po prostu Marvel w wydaniu TTV. Dawajcie mi to. Jestem tu po to. Mamy, słuchajcie, krosy. Akcja się dzieje, rozszerza się. Czyli jest może szansa na reunion wszystkich? No to by było coś dopiero. No powiem wam, że jednak zwracam honor produkcji. Jest mięsiście. Oni się kuźwa znają, przynajmniej część z nich. Ja znam od na pewno 6 lat. Dziewczyny z rodzicami kupili u mnie wcześniej 3 konie. Przyjechałyście jeszcze jedną kobyłę zobaczyć, oczywiście. Może do stada dołączyć. Mamy niedosyt, a wiemy, że jak kupimy, to będzie dobry zakup. Uniwersum nam się po prostu rozrasta, no to jest niesamowite. Tylko żeby nie skończyli tak jak Marvel w ostatnich latach, bo to nie będzie wtedy oglądalne. My też mamy prezent. No, teraz z pustymi rękami nie przyjechaliśmy. Już wiedzieliśmy, że ty jesteś. Proszę bardzo, to dla ciebie. Tak? Zobacz, co dostałeś. Chciałeś taki ładowacz mieć? Nie. Oj, ty to jesteś przekorny. Witaj. Słuchajcie, dzieci są najbardziej szczerymi istotami na planecie, więc nie, to nie. Jest nieco przemądrzały, co nie jest po mnie w genach. Nie, no wcale, no po prostu to się zadziało samo, co nie. I na pewno nie jest to uwarunkowane sposobem wychowania. Tylko ja cały czas ubolewam nad tym brakiem jego socjalizacji z innymi rówieśnikami i tu mam problem. Ale potrafię mnie pouczać. Jak na niespełna 5-latka, no to jest trochę za dużo, ciut. Oj, macie pistolet na bańki mydlane, to dla odczulania koni. Nie zadziałają bańki, bo one są zepsute, prądu nie mają. Dobra, a mogę ja sprawdzić? Tak. Dawaj. Wicia wszystko wie najlepiej. Masz tutaj delfinka. Dobra, czekamy, aż się nabierze. O, chyba działają. Chyba ma prąd jednak. Co to jest? Tyle baniek? Ja. A widzisz? Wicia, idziemy z koni przetestować? Nie. Jak zareagują? A ja ciekawa jestem. Udaja. O, nie w tą stronę ten. No na mnie. Im się nie podoba chyba dźwięk, bo bańki to nie są takie złe. Czekaj, Wicia. Mama się teraz pobawi. O. Ale zdziwione. Konie odczula się, wystawiając je na jakiś bodziec przez pewien czas, aż koń przestanie być wrażliwy na ów bodziec. To może być ciągnik, może być samochód, może być cokolwiek, mogą być balony. Konie bardziej są zaciekawione niż przestraszone, o. Generalnie przeciętny koń musi być odczulony, żeby był bezpieczny po prostu dla jeźdźca, czy dla powożącego i, no i dla osób postronnych oczywiście. Gdzie ta na sprzedaż? To jest ta. Hej! Cześć, maluchu. Dobra, to jeszcze takiego cygana nie mamy czarnego. A gdzie ten źrybaczyk jest? O tam. O proszę. Srokaty. Tak. Podejdziesz do nas? Ona trochę jeszcze jest taka z rezerwą do ludzi. Ej, ale te łatki to są naprawdę. Fajnie umaszczona, fajnie, prawda? Fajnie. No i słuchajcie, tak się robi biznes. już jest, wiecie. Jest działanie, jest reakcja, propozycja, fiksacja. Jak jesteście zainteresowane, to może byście im pomogły z nią, bo trochę trzeba ją ogarnąć. Grzywa. Oczywiście. Ty lubisz zaplatać i trzeba trochę tą grzywę rozpleść. Pomożemy. To ja mogę ją wziąć. Bierz ją. Pomożecie? Pomożemy. Chodźmy. Idziemy. Idź, Laki. Odejdź.
Ty już sprzedana jesteś, to ty sobie idź. Ja powiem ci, że w ogóle różnicy nie czuć w tym mleku. A co z twoimi wakacjami? O, tutaj się zebrało całe towarzystwo. O, już wakacje przyszły. Jak ty przychodzisz, to coś śmierdzi. Kawy chcesz? Tylko bez mleka. Tu masz kawiary. To siadaj, mamuś, na tronie tutaj. Cytron sypie cały. No, a więc niespodzianeczka dla dziewczyn. Jakiś diabeł cię sprowadził. To nie jest niespodzianka, już tu jak tak mówi, to ale mi też się nie podoba. Mama nam robi niespodzianki, nachodzi nas, prawda? No ostatnio była niespodzianka z banią, co tam, wiecie, jacuzzo bania, taka fajna, fajna sprawa. Podłączyła im, a ściemniała wcześniej, że będą musiały, co one tam będą musiały? Coś tam będą musiały robić i oczywiście nie musiały tego robić, po prostu miały. All inclusive w swoim własnym gospodarstwie. Czy mamy często w domu na przykład takie super niespodzianki? Te graty w stodole, wiesz które? Moje? Po prostu twoje. Zamówiłam kontener. Na moje graty? Tak, na te wszystkie śmieci w stodole, które pozbierałaś. Nie możesz. Kufry, krzesła, stołki itp. I jesteście we trzy. Czyli oho, na pewno nie. Pozabieracie to. Śmieciowy kontener? Może w stodole będzie, nie wiem, jakiś Chippendales albo coś. Śmieciowy kontener. Kontener, o którym mówiła mama, dotyczył się rzeczy, które trzymam u niej w stodole, a zajmuje praktycznie 1/3 stodoły, bo jestem zbieraczką. Trzymam to już około 6 lat i co roku się niby wynoszę. Oj, absolutnie mam w drugą stronę, nie lubię trzymać rzeczy. I generalnie nie zbieram za bardzo rzeczy, natomiast wiecie, powiem wam jedną rzecz, pomimo, że ich nie zbieram, to jak się ostatnio przeprowadzałem rok temu, to tyle tego było. Ja nie wiem jakim cudem, nawet nie wiedziałem, że mam niektóre rzeczy, że w ogóle one jeszcze istnieją. Chyba, nie wiem, 7 worków takich wielkich wywaliłem, to się materializuje samo. Jest druga opcja, porąbanie drzewa. Jak my będziemy rąbać drewno? No jest rębak w Spiszu. Ty pamiętasz jak chłopaki rąbali w zeszłym roku? A to umiesz? Maciek z Kubą. Umie, Maciek z Kubą są w górach. Bardzo się cieszymy. No, cieszę się również. Miło, że nas odwiedziłaś. Wolałam nie ryzykować, bo nie wiadomo, co tej kobiecie przyjdzie do głowy. Jeszcze by naprawdę zamówiła ten kontener. Albo wystawiła na drogę. Już raz wystawiła. Luna, tylko ty się cieszysz. Nie wiesz czego. Patrz, kto jedzie. Gdzie ty byłeś, powiedz? U krów byłem, poiłem krowy. A zapomniałeś, stało? Że byłeś umówiony? Z Marcinem. No właśnie. No i co? No właśnie, co Marcin mówił? Marcin mówił, że się z tobą mówiła, a ciebie nie ma. No krów jeździłem. I został posłańcem złych wiadomości. A co, aż tak źle? Nie, on miał oborę zobaczyć i zobaczyć przed atestem, co musimy zrobić. No właśnie, a ja byłam przekonana, że mamy atest jeszcze tej 2 lata czy 3. To ja się od Marcina muszę dowiadywać, że my atestu nie mamy za chwilę? Po przejściu do mleczarni odnawialiśmy atest i na ta pestka miała chyba lecieć wyżej. 5 lat był wystawiony. A to już minęło? Już 5 lat. Widzisz, jak to czas leci. Ten czas szybko leci. Powiedział generalnie, że musisz umyć okna w oborze, nie? Tak powiedział. No tak jak zawsze, tak. W domu też myję. Skąd on to wiedział? Bo cię pestką plujnę za to. Powiedział, że tam trzeba jeszcze tam, wiesz, coś tam trochę domyć, jakieś tam parę pajęczyn omieść i pobielić. Dobrze, obielimy, ale obielimy wszyscy razem, bo sprzęt nie działa, zanim części dostanę, to trochę potrwa. A co to znaczy, że będziemy bielić ręcznie? Mamy się bać? No i co robimy? Zaklejamy okno. Dobra. Zosiu, podaj tam tą drabinę, proszę. Kto wchodzi na drabinę? No ty oczywiście. Ha! Ale zarządziłeś, zarządco ty. A wiśnie nie. Jak zrywałaś? Ja mam lęk wysokości, więc wejście na drabinę no, było dla mnie bardzo stresujące. Tak. Ja chyba nie chcę tego robić. Muszę to robić? Podasz mamie, bo ja będę drabiny trzymał. To nie prosisz, żebyś ty był na tej drabinie. Jeszcze. Ja śmiało! Magda! Magda! Trzymam! Proszę. Ja pierdzielę, co za to... Jezu, Jacek, ja nie chcę tego robić. Pewnych rzeczy jeszcze nie zdążyłam się nauczyć, bo nie było takiej potrzeby, bo nie zaistniała taka sytuacja. Och. Trzymaj! Jezu, wielki krok dla ludzkości! Mama już jak się... I wielki upadek dla Magdy. Na upadkach się uczymy najlepiej. Ach, Jacek, te muchy! Wysokość, zostaw muchy, ja będę tu oganiał. Siomuchy. Powoli. No nie, powoli, nie panikuj. Nie panikuj. No,
ale co nie paniku, stoję wysoko, gryzą. Wyrwałaś mi jedną strzywkę i tu potrącę ci z wypłaty. Weź sam to rób. Aj, to z twoją robotą. Co z moją robotą? Ja nie przychodzę do takiej roboty. To dobra, to zejdź, zejdź. No daj. Masz jeszcze. Trzymaj tą drabinę, naprawdę. Trzymam, ja ale ja trzymam. Naprawdę mówię, no. Trzymaj to, bo ja zejdę na zawał serca tutaj. Chodźcie przytulę. O Jezu. Jeżeli chodzi o te wiśnie, no to tamta drabina ma niskie te stopnie i te 2 czy 3 stopnie, no to było jeszcze okej. Okay. Ale jak przenieśliśmy się do obory na Bielenie i dostałam inną drabinę, gdzie te 2 czy 3 stopnie były prawie takie jak połowa tej mniejszej drabiny, no to już było dla mnie to wysoce stresujące po prostu. Drabina drabinie nierówna. Będziesz czysta, piękna, tak wyszczotkowana. Jest. To ja myślę, że możemy resztę wody na nią wylać. Uwaga. I zaraz ją opłuczemy. No, to jest pół dnia tak umyć dokładnie. Mogę przy tych koniach, to jest tyle roboty, to jest naprawdę niewyobrażalne po prostu. No, ona ma jeszcze całe gospodarstwo, to jest kosmos. W ogóle wiecie co, no chyba sąsiada pożegnaliśmy już na amen. To była rola epizodyczna. Realnie takie porządne mycie konia, no to można porównać do mycia samochodu, ponieważ najpierw trzeba brud rozpuścić, później go umyć, później go spłukać. Czasem konia się jakimś tam środkiem pryska nabłyszczającym, także jak najbardziej jak w myjni samochodowej. No dzisiaj to było takie podstawowe mycie. Oj. To co, kiedy chcecie ją zabrać? To tak, jak jutro damy radę podczepić Buchmanę i przyjechać, to będzie coś taniej? Dobra, tysiaka wam spuszczę, dziewczyny. Oj, umie się targować. Dobra. Generalnie zależy mi na dobrych domach dla moich koni, także moje nastawienie eliminuje potencjalnych klientów, którzy są nastawieni wyłącznie na zysk, jeśli chodzi o konie. Kupują je fajni ludzie, naprawdę fajni ludzie, bo moje wszystkie konie jak dotąd trafiły do bardzo sympatycznych domów. Dobra. No i fajnie, że tak właśnie dobiera, co nie, nie na po prostu na łapu-capu jakkolwiek, kogokolwiek, tylko no rzeczywiście z tego, co mówi, do dobrych, porządnych miejscówek, więc gites. Chodź, obetniemy ci te kudły w końcu, co? Siadaj. Właść. Wicia, gdzie obcinamy włosy? Tu. Tak? Z tyłu. Z tyłu, a to z boku trzeba trochę. Witek jest asertywny, ma swoje zdanie. Bardzo dobrze ma swoje zdanie i z tego się cieszę. Wicia, dużo włosów obcinamy czy mało? Co? Nie dużo. Nie dużo? Dużo. Tu ci obciąć? Nie, tego ci nie będę obcinać. Ja nie chcę. Czego ty nie chcesz? Włosów z tyłu. No co ty? Czekaj, weź głowę do przodu. Chcę mieć. Dobra, z tyłu chcesz mieć. Dobra, głowę pochyl. Głowę trochę pochyl. Nie, pochyl do przodu. O taką. A z tyłu ci zostawię. Ja wiem, że chcesz mieć. Ponieważ Witek przez długi czas miał włosy w ogóle nie ścinane, doszłam do wniosku, że zostawię mu kitkę z tyłu. Generalnie nie powinno się ścinać włosów tak całkiem do końca i mężczyźni też powinni mieć jakąś tam kitkę, ponieważ włosy dają połączenie z siłami niewidzialnymi. Przykładowo... No to ja się niewidzialnie przymknę, ponieważ mój stosunek do tych spraw jest niewidzialny teraz. Po Indianie, którzy zostali wcieleni na tropicieli w czasie II wojny światowej i ich włosy zostały ścięte kompletnie, stracili swoje zdolności, tak zwane magiczne. Jeszcze potem pan Olek przyjedzie, bo ja muszę te słupki wkopać, co pan Artur był i wywiercił nam dziury. I ciocia Lorenza wpadła w jedną. Tak, i ja też wpadłam w jedną, dlatego trzeba te dziury już tam kołki wsadzić, bo inaczej to jest niebezpieczne, żeby... Słuchajcie, te dziury trzeba załatać, ponieważ... No to ten żal za niezrealizowaną miłością będzie po prostu jak ta dziura. Dopóki się nie zasklepi, to będzie cały czas kipieć żalem niespełnionych uczuć. Też nie wsadził nogi w to. W trakcie, jak szykowaliśmy oborę do Bielenia, no to przyjechał pan po mleko. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Tam coś dzisiaj później. No tak dzisiaj się tak zeszło, kolejka była na mleczarni, tak się zeszło trochę.
No i ciekawe, kto więcej nadoił, żona jak mnie nie było, czy ja? No ciekawe, ostatnio tak. było 800 tam zgłaszania, no, ciekawe tak. dzisiaj będzie. Zobaczymy. Moja kochana żona i mój syn są w stanie mnie zastąpić, wydoić krowy. Patrzę, że chyba więcej. Nie, ja nadoiłam więcej, jak ciebie nie było. Ale to może... Nie, to jak więcej, to nie ma sprawy, możesz zacząć doić, tak już na stałe. Kiedyś tam jakieś przed ślubem rzuciłem jakieś hasło, już nie pamiętam, w chwili słabości, że Magda nie będzie doiła krów. Ale to już było dawno tak, że... Słuchajcie, trzeba uważać, co się mówi, bo każde słowo może być użyte przeciwko tobie, szczególnie w małżeństwie. Pomniałem. Znaczy obiecałeś to, że nie będę musiała? No nie, takie rzeczy obiecywałem i większość spełniłem. No już tak nie rób, żeby do ostatniej kropli, do ostatniej kropli będzie na... Nie, dobrze, może być mniej, to mniej żona być. Zacznie doić. A nie, to tak, ja się to też nie. ucieszę. No dzisiaj jest mniej, nie dużo, ale 15 trochę mniej. Dobra, przejmujesz dojenie. To nie jest takie dobre jednak, że tak dużo mleka nadoiłam, no bo... To jest... Jak w korpo, jak się wykażecie za bardzo, no to potem dostajecie wszystkiego... Bardziej i więcej i w ogóle. Nie polecam. Bardzo bo dobre, chce bardzo mnie z tego dobre. Powodu wysłać do dojenia częściej. Ale myślę, że tyle, co ty nadoiłeś, też jest wystarczająco. Tak, tak. Czujesz. Dobrze, to dalej ciągle będę doił. Tak. Niektórzy są dojeni, niektórzy doją. Co kto lubi? Ej, nie będziemy tego układać. Mama tu ma nie na układane. Ale ona chciała zakryć na bałagan. Mm. No to nie zakryje. Dobra, słuchajcie, mam pomysł. Kto to nie ma? Myszy harcują. Nie, no dobra, oprzyj. Uważaj. Weź z grubsza łóż, chociaż jakieś pozory. Patrzcie, co mam. Czyli dobra, to fajran. Kiedy podeszłam do tej niefajnej czynności układania drewna, zobaczyłam nasz ukryty łuk. Podejrzewałam, że mama go tam ukryła, żebyśmy nie marnowały czasu na głupoty. Było profesjonalnie. Czekaj, bo... No. Dobra, lecimy. Pamiętam, jak to się robiło? Tysiąc lat nie strzelam, ale zobaczyłam. Opuszkami wal. I palce ściągnij, poszpuszczać. Dobrze. Ja teraz? No, pokaż, jak to się robi. Dobrze! Wanita waleczna. Super. Ja za mało naciągnęłam chyba. Kulczyki aż spada. Gdzie to jest? Jurka. Dobrze! Ona ćwiczyła wcześniej. Fejkowe strzały mi daliście. Ty fejkowo strzelasz. Nie wiem, czy dziewczyny polują na faceta z łukami. Może tak, nie byłam przy ich wyrywanku żadnym. Ale jakoś sobie radzą, powodzenie oczywiście mają. Ej, to może upolować tego chłopa do rąbania drewna. Strzała mora w dupę dostanie i od razu się robi tak. No słuchajcie, już tyle tych strzała mora wysłałem i dupa z tego wyszła. No nawet nie, więc cóż, może teraz przestanę wysyłać. O zgrozo. Ja jakieś desperata brałam. Desperata? Któremu już wszystko jedno. Dobra, już wiemy, kto poluje. O, brawo. Witam, panie. Jednak ustrzeliłeś. W końcu ktoś do rąbania. Cześć. Teresa, ksywa artystyczna, żandarm kazała nam porąbać dwie ściany drewna. A ty czego chcesz? A ja potrzebuję pomocy waszej. No to my pierwsze. No. Wolno idzie, nie? Pewnie. To pokaż siekierę. Dobra, dawaj, na tym porąbiemy. To umowa tak stoi. Trzy pięki ja rąbę, trzy wy, kto pierwszy porąbi. Ja się siekierę wy... Ta. Ale pięki szybko przyszukuj. Ja sędzia. Chodzę sam pierwszy. Dobra, już nie, ci będę podawać. Dobra, dwa na dwa. Trzy, cztery. Dawaj! Dawaj. Dawaj. Czekaj, dobra. Stój. Dobra, zaliczone. Dobra, na pół. Już? Kurde.
Tak się spodziewałam, że ręcznie będzie szybciej. Ale tutaj się nie trzeba wysilić za bardzo, tak? Dla każdego coś miłego. Get to me, baby! Kurde, brawo! Oddychaj. Oddychaj. Masaż, masaż. Świetnie ci idzie. A może jakaś kąpiel? Jak poprzednio? Uważam, że ludzi do końca nigdy się nie da zastąpić i wystarczy wyłączyć prąd i wtedy tylko koci sobie poradzi, my już nie za bardzo. No dobra, wygrałem, to teraz idziemy do mnie. Tamto nie może poczekać, to może poczekać. Ja tu nie ucham jakiś podstęp. Tak? Tamto jest przyjemniejsza praca. Mianowicie? No, na mianowicie. No. A co trzeba? No trzeba pomóc, no. A przyjdziesz, zależy... potem pomożesz? Tak, do rana będę rąbał, grosza nie wezmę. Bo nie mamy. Cztery, pięć metrów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gdzieś tu powinna być. O, tu jest dziura. Widzę ją. Tu jest zasypana całkiem. Gdzie? No zobacz, jaka płytka. Przecież tu już kołek nie wejdzie tak, jak powinien wejść na głębokość. O, jedzie. Kto jedzie? Tam, pan Olek. Tak? Tak. A jedzie pan Olek, faktycznie. Tu wygląda, że tu była dziura. O kurczę, jej to już całkiem nie ma, wiesz? A dzień dobry, panie Olku! Dzień dobry, dzień dobry. Gdzie się pani schowała? W krzakach siedzę. A dzień dobry! Witam, Witek, witam. Witam, witam. Wczoraj pani dzwoniła, ale nie mogłem panią zrozumieć, co się stało. Bo zasięg był tak podły, myślę, przyjadę, zobaczę, co się dzieje. Wiesz pan co, bo myśmy z Arturem z Borysówki w zeszłym roku dziury wykręcili pod te kołki. Cała historia z ogrodzeniem ciągnie się już prawie rok. Nikomu nie było przyjść, opalić i te kołki włożyć. Larysa wpadła raz całą nogą w dziurę, potem ja wpadłam. No doszłam do wniosku, że w końcu trzeba było paliki w te dziury włożyć, zasypać i mieć święty spokój, chociażby tam, gdzie to jest wykopane. Ja sama sobie usiądę, te kołki poopalam, bo mam w tyłku już, wie pan co, za żadnego chłopa nie można liczyć, kurde. A, czyli jednak jest ból. Już od razu na chłopa, na chłopa. Na chłopa, bo to się umawiają. No, może pani mówi na mężczyznę. Nie. Pamiętacie, że on tam ją okradł. No była drama, była wielka drama. No i co? I została sama. Mężczyzna to staje na wysokości zadania, proszę pana. A tu co, panie chce powiedzieć, samych chłopów? Szczególnie w jednej konkretnej sytuacji. W tej, której mu przyjemnie, to wtedy staje, no. Gorzej, jak nawet wtedy nie staje, no to jest problem. Ma tu pani swoje miejscowości. Chłop to jest chłop granatem od pługa, derwany, a mężczyzna to jest mężczyzna, który staje na wysokości zadania. A mężczyzna to co, ręce takie ty? No. Nie, mężczyzna tu jest on. A, nie. Mężczyzna jest i tu. I tu. I gdzie jeszcze? No, to już nie będę dodawać. Ja nie jestem kobietą, żeby wiedział, gdzie jeszcze. Dobrze. Ja też nie jestem, ale jestem w stanie powiedzieć, gdzie jeszcze. Byłby gdzieś czy coś podkosić, czy jak, żeby to dobrze było znaleźć. Jakaś linia była, że odniesienie. Panie, kosa tam leży, ja nie wiem, bo ona jest niewyklepana i w ogóle. Kosa? Proszę panią. Kosa króla, za króla ćwieka jeszcze. To jest kosa królowej Wiktorii, panie, bo to z Anglii przyjechało. Ja widzę, bo u nas takich kosisk nikt nie używał. No nie. Pani Eldono. Co, do muzeum? Potrzeba byłoby ją wyklepać, bo tempa. Druga rzecz, ktoś nieumiejętnie kosił i zajechał w ziemię. I ułamał początek, czyli ostro część, no. Coś może innego pani pomogę, w czymś innym, nie? To no dobra. Nie po to tyle kilometrów jechałem, żeby dzień dobry powiedzieć, nie? Mamy co do roboty. Widzę drzwi rozwalone. Zabierze pani ten sprzęt, dobro, że tak powiem. Cenny i zabytkowy. A ja już popatrzę co i jak. No coś tu trzeba by było jakoś je wytachać. Dobra. Panie Aldono, dla mnie będzie młotek potrzebny. Dobra, idę. Ja przyniosę młotek. Ty przyniesiesz, Witek przyniesie. Może ja skoczę, przyniosę niektóre jeszcze narzędzia, które nam się przydadzą. Dobra. I będziemy działać. To pan wiesz najlepiej, co potrzebne będzie. To zaraz panu Wolkowi dasz, dobra? Tak. Witka wychowuje na mężczyznę, więc on musi być obeznany z młotkiem i wiertarką. A kiedy przyjdzie pora na to, no to będzie robił naprawy i tak dalej. Będzie miał te kilkanaście lat. To mnie cieszy, że interesują go typowo męskie rzeczy. Ale ona z góry zakłada już po prostu... No dobra, teraz go interesują te rzeczy, ale... Mogą przestać, tak? I co? I co wtedy? Ona już z góry zakłada po prostu, co on będzie lubił, czego nie będzie lubił, no...
A, to jest takie, wiecie co, naprawdę... No nie, po prostu jestem na nie i tyle. Będziesz sam naprawiał może, co? Nie. A czemu nie? Bo nie lubię. Tak samo jak do tego konia zmuszała w poprzednim sezonie, no kurde, nie zmuszajmy dzieci do niczego, bo potem generalnie te dzieci nie będą chciały tego robić absolutnie. Jak wykaże jakiś zainteresowanie danym tematem, no to wtedy idźmy za tym, tak? Jakby podsuwajmy i tak dalej. Wiadomo, dawanie propozycji jest też spoko, ale jakby takie ustawianie, wiecie, przekonywanie, wizualizowanie sobie ze strony rodzica, że coś będzie albo czegoś nie będzie, to jest w ogóle jakaś... Co to w ogóle ma być? To naprawdę, to jest po prostu no, średniowiecze, no. Ale przecież ty jesteś mężczyzna, to ty się musisz uczyć. Ja nie lubię. Ktoś mamie musi pomagać w końcu. No i to jest właśnie to... Oczekiwania, ustawiania. I mówi to osoba, która niby jest taka świadoma, samoświadoma. Nie wiem, czy to jest na pokaz zrobione pod ten program, czy nie. Ale ja oceniam jej zachowanie i jej słowa w tym programie. Po prostu i tyle. Ale ja nie poniosę, bo ja mały i dla mnie ciężkie. Tak, ty mały? Za mały jem. No, pan to zawsze wyposażony, panie. Proszę, panie. Już sekundę. Pani mówi, że pani jest kobieta pracująca, ale tu myślę, że pani mężczyzna jest potrzebny od zaraz. Panie, ja już jestem kobieta przepracowana, ja tak panu powiem, o. Dla mnie ważne jest, żeby mały mężczyzna, który wyrasta na dużego mężczyznę, był zaradny, samodzielny, nie był obciążeniem dla swojej przyszłej żony. No dobra, to jest wszystko spoko, natomiast niech on po prostu wszystko w swoim tempie, tak na luzie, bo jak się presję zarzuca na małe dziecko, no to nigdy się dobrze nie skończy, no. Zdrowy rozsądek jakiś. Bo to różnie bywa z tym, tak? Różnie. Teraz nie będę pracować ze zwierzętami, tylko z ludźmi. Pani myśli, że łatwiej? Wcale nie, ale inaczej. Ale widocznie ja tego potrzebuję i czas na to przyszedł. Zaraz. Czyli ja rozumiem, że Aldona całkowicie porzuca konie? Tak to rozumiem? Panie Aldono, tu jakby nie patrzeć, tu ktoś musi być codziennie, jakaś męska ręka, że tak powiem, codziennie, choć po jednej rzeczy. Jak? No i super, dzięki. Zrobiłem, panie Aldono, co mogłem, nie? I już uciekam ja do domu, także wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia, Witek, do widzenia. Dzięki, do widzenia. Zobacz, Witek, drzwi. Widzisz, jak jest teraz zrobione? Z powrotem takie, jak były. Jak będziesz duży, też będziesz drzwi naprawiał, co? Nie będę. O, patrz go. Staram się wychować Witka na 100% mężczyznę. Co to w ogóle znaczy? Co to w ogóle znaczy? A co będzie, jak nie będzie taki, jak ona sobie zażyczy i wyobrazi? No to co wtedy? Nie, po prostu nie mogę tego słuchać, no. No przepraszam bardzo. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Dobra, chodź na obrządki. Ja muszę wodę koniom nalać. Nie wiem, może tak jak babcia tego Damiana, Nina, której nie widzę w tym odcinku, jak nie będzie umiał porąbać drewna, to nie jest prawdziwym mężczyzną, no. No ja po prostu nie mogę z tego. Pamiętasz, jak dziewczyny robiły graffiti parę lat temu też? No ja myślałam, czy nie mogłybyśmy tuż tutaj tak zrobić, tacie, ładnie. Zuziu, to ja ci pozwalam, w garażu mam spreje do znaczenia Bell. No a te rysunki nie wpłyną na atest? Szczerze? To nie wiem, ale mam nadzieję, że nie. Pierwsze graffiti to było w czasie jakby pandemii. Dziewczyny wpadły na pomysł, że po prostu tata sam doi, że spędzam dużo czasu w oborze, to na pewno będzie mi wesele, jak jakieś tam rysunki powstaną na ścianie. O, to jest litera T. Ty napisałeś Stasio w tył. Samochód? Przecież to jest normalnie ideolo. Ja teraz... O, kreatywny umysł. Rubensowskie kształty muszę narysować. Serce? Nie. Tu fryzura. Z tego fryzurę zrobię. Ale to... Słuchajcie, każdy ma takie wyobrażenie, na jakie zasługuje. Niby, że kto to jest jeszcze? Zastanów się nad odpowiedzią teraz, Jacek. Kto to jest? Mama.
Mama? Zdasz, już zgaduję. Mój obraz z jednym zezowatym okiem średnio mi się widzi. Spójrz w moje oczy! No niebieskie. Tak jest. Ale jakby widzisz... Ja mam w życiu wiele talentów, ale nie na pewno artystyczne. No kosmitach nic. No tak będzie tego. Zoszka! Nie! Dla mnie się podoba. No to dla mnie też się podoba. O właśnie! Powiedziałem kiedyś, jak powiesz dla mnie się podoba, to znaczy, że już przestałaś być poznanianką. Co ten kucharz przygotuje dzisiaj? Oho. Co nam się szykuje? Nakryta. Zgaduj, zgadula. Babka ziemniaczana. Kiszka. Kiszka? Ja myślę, że kiszka. Sznurek ja jest. Jak koci przyjeżdża, czegoś chce i nie mówi, to nie jest nic fajnego. Bardzo często się tak zdarza. Wiedziałam, że tu będzie spod ciemnej chmury sytuacja. Trzeba te ziemniaki zetrzeć, a za chwilę resztę przynoszę. Kto pobrudzi rączki? Moje nowe? Twoje nowe, Karolina? Stare. Dobra, trzy. Oj, jakaś nieporęczna. Źle trzymasz. Porażek nie wiesz, jak to robisz. Proszę bardzo. A, idzie? Ty masz przyspieszenie lepsze, bo masa lepsza. Proszę bardzo. To nie trzeba doświadczenia. Kiedy koci przyniósł Michę z kawałkami mięsa, a w tym były takie czarne kawałki, to zaczęłam się domyślać, że to jest krew i możliwe, że to będzie kaszanka, ale zmyliły mnie strasznie te ziemniaki. To ma wrzucać, o. A to ma lecieć, proszę bardzo. Czekaj, ja nie umiem tego wsadzić, jakiś badziew z Chin. Pokaż. O kurde. Widzę, że tobie to niezręcznie idzie. Tu ej, jest... kociaczku, to jest nie ta można ma... było od razu? To jest ta maszynka, z której palce straciłeś? We własnej osobie. Koci stracił dwa palce, jeden gryzał mu świnia, drugi wsadził maszynkę właśnie od tą, o. No i teraz nie może przybić piątki, bo przybija czwóreczki. To też nasze podlaskie, on to wymyślił. Dobra, to już trzeba przelać. Tak. Tutaj dawajcie, tak? Tak. A co my w ogóle robimy? No zaraz zobaczymy, co nam wyjdzie. Apetycznie. A co to? O, bo nie mięsny jesz? To takie ciemne. Żurawina. Wszystko potrzebne. Żurawina. Weź tutaj za, te, za rączkę. Za ucho. A ty wygartaj tutaj. Tu, tu masz ten, tu masz... Dobra, no, dawaj. Mieli czarny. Ja już mam czarny. Wygląda to interesująco. Fajnie? No, jaki ty piękny. No, też byś miała. I mieszamy. Pokaż, to się, nie tak, to się nie tak miesza. O, no pewnie. To trzeba mieszać. Tak, o. O, żeby było wymieszane. Tak się miesza. Widzisz? O tak, spadu żeby... do góry, spadu o. Do góry. Nie tak, nie, nie no, tak, nie no, tak, zobacz. Dobrze nie tak. Robię? O, o tak. Ja to dobrze o. Robię? Źle. O, no jak o. Źle? Widzisz, nie, to tak nie umiem. Jak tak robisz, no? O tak o? Jak? Soli. Nie, absolutnie. Pieprzu. Moje ranku. Nie. Wszystko idealnie. Ja nie próbuję, póki się nie dowiem, co to to czarne. Ajajaj. Nie, no dobra. Nie, nie mam mowy, nie. Ja już kiedyś zostałam wątróbką skrzywdzona. W przedszkolu nie. Od przedszkola mam uraz do wątróbki, ponieważ panie wciskały nam na siłę. Od tej pory... Słuchaj, jakby zjadła moją wątróbkę, to by ci się cały świat odczarował razem z tą wątróbką. Albo zaczarował na nowo, albo w ogóle miałby jeszcze milion innych barw więcej. Drobiową, lubię najlepszą na świecie, to jest moje danie popisowe. Kuchenne rewolucje zapraszam. Pory nie lubię kaszanki, wątróbki, salcesonów żadnych. A salcesonów też nie lubię jakoś, no nie mogę po prostu jak tak jest z takimi, to po prostu nie. Nie, ja tam widzę po prostu, ja tam widzę dramat i horror w tych salcesonach. A jeszcze wiecie, te egzorcyzmy salcesonem. To już w ogóle mi się to źle kojarzy. Takich podrobów, muszczków, tylko mięśnie, ale i tak staram się też mięśni mało je. Ja serca mi się zdarzało i nawet spoko. A wy wiecie, to tu jest to czarne? Już ścierpnięta krew. To nie była krew. Była. A co? A co do kaszanki dajesz, jak już kaszanka. Teraz nabijamy? A w kaszance są kartofle? Chyba nie są. No ale tam już coś było. No ale dzięki czemuś to musi być ścięte. Nawet pachnie kaszanką.
Ja nigdy nie jadłam, mówię wam. Jak nie jadłaś kaszanki? Ja nie jadłam w życiu. Ty się nazywasz Podlasianką? Ale to tak. Kaszanki nie jadła? Bardzo dużo ludzi na Podlasiu. Właściwie praktycznie 90% zawsze z grilla wcina kaszanę. Nie rozumiem tego do dziś. Ja czuję taki metaliczny zapach krwi. W ogóle mam bardzo czuły węch. Nie. Julka, dla ciebie. Nie mów tu. No. Ty lubisz takie rzeczy. No, uwielbiam. Nie, ja nie robię tego. Łuki. Jezu. Julka, nakładasz. No dobra. Masz największą ten, odporność. Tak. O dziwo. O dziwo. Trzeba nabić, tak? Czekaj, i tak. Paczkę chętnie. Oho. No. Bo Jezu, ja nie wiem. Taka delikatna. Ja wolę nabiał. Przy tej robocie musiałam wyjść ze strefy komfortu, ponieważ te kiszki pachniały. Różne są fetysze, jak zawsze powtarzam. Wszystko dla ludzi. Tą. Za 500 bym nie zjadła. Co? No. Ty byś zjadła? Za darmo. Ja mogę wiązać. Dobra. Kiszko trzymaj. Wyłącz. I teraz wiążemy, robi się to tak. O tak, to. Uczciwie. Okej. I tak, to. Okej. Proszę bardzo. Pętelki musisz robić. Cicho, cicho. No co cicho? Odważa to nasza pani magister. Bo ona była na operacji. Julka jest specyficzna. Ona jak była jeszcze w liceum, jej marzeniem było, żeby iść do prosektorium i pomalować nieżywego człowieka. Dlatego... Słuchajcie, no... Tak się rodzą wielkie talenty. Bo takie rzeczy chyba ją w jakiś sposób kręcą. I trzeci raz zaciągnij. Jeszcze okay? Raz, jeszcze raz. Ale dobrze to robię? Prawie. Szefie? Prawie. Oho. Oho. Niespodzianka. Hej. Dej do twojej niespodzianki, mamo. Wasze wszystkie niespodzianki. Cześć, Sławek. A coś masz na głowie czarnego? Mucha. Sushi? O! No z miasta wracam jakby. No mamuśka to mamuśka, ona tutaj wie. Dać, zabrać, kazać, nagrodzić. Wszystko się zgadza, no wszystko się zgadza. Było. Jak z tym? Z drzewem? Sławek pomoże, już się zaoferował. Zaraz czyli dokończymy co? Już. A ile zrobiliście, bo jeszcze nie byłam w domu? No, zrobiłyśmy. Ciut. Nie bądź. Ale jeszcze konkurs był, rębania. Jednak się kieruje szybciej i to dużo. Koci jak obiecał, tak zrobi i na pewno nam pomoże z tym drewnem. Ale nie wiadomo, czy za tydzień, czy w tym sezonie, czy następnym. Może do trzeciego będziemy czekać. No dobra, to co? Nagroda za ten dzień. Nagroda. Tylko nie wiadomo, czy wam się należy. A czemu się nie należy? Kto jeszcze pałeczki? Daj na talerz. A to proponuję dać Sławkowi. No raczej. Widać mięsie. No. Ale zajadę. Aż ci uszy trzęsą. Co smakuje? Sławek, dobre? Bardzo dobre, aczkolwiek ja uważam, że podlaskie sushi jest lepsze, bo podlaskie sushi jest z kaszo. Daj mu pałeczki. No, chcę mu pokazać. O tak łapiesz? No. Musisz oprzeć między pierwszego a drugiego palca pierwszą. Jak ja nie mam drugiej pierwszej. Weź. To może powodować pewien problem. No i moi drodzy, moje drogie, tak oto doszliśmy do końca odcinka 4, 2 sezonu Żony Podlasia. Jeśli mój film i moja skromna obecność w nim wam przypadło do gustu, zostawcie polubienie pod nim, udostępnijcie, komentujcie, lajkujcie. Widzimy się w następnym filmie na moim kanale. Dzięki wielkie i pa pa! Pa, pa.